Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa, bo potrzebowaliśmy tych 3 punktów, żeby być dalej włączeni do walki o te play-offy. Mieliśmy dzisiaj swoje problemy, zwłaszcza przyjęciu. Zespół z AZS-u bardzo dobrze zagrywał i mieliśmy swoje problemy, ale później gdzieś od drugiego seta zaczęliśmy utrzymywać te zagrywki i graliśmy już naprawdę na fajnym poziomie, nie robiliśmy dużo głupich błędów i myślę, że to było kluczem do zwycięstwa. Nie bardzo istotny był ten pierwszy set, bo poczęstowali Was 5 asami. Było przez chwilę źle, ale mimo wszystko udało się wygrać. Tak, no tak jak powiedziałeś, w pierwszym secie ja chyba sam dostałem te 5 asów, bo naprawdę no, to były dobre zagrywki. Zespół z Norwida dużo ryzykował i trafiali, ale my gdzieś tam wiedzieliśmy z tyłu głowy, że musimy przetrzymać ten ciężki moment i jak udało się wygrać tego pierwszego seta, zaczęliśmy grać naprawdę fajną siatkówkę i bardzo się cieszę, że udało się wrócić do dobrego grania i zdobyć 3 punkty. So today I think we started not so well with reception. We had few problems at the beginning and but with our serve we pushed also, so it was okay in this game. We pushed good with the serve and thanks to this we was over them, and then we arrived to fix a little bit the reception and it was much easier, and at the end to finish we played a really good serve and block. Also some defense and so it was really good. Nie pamiętam, ale wolę się skupić na tym, czego nie zrobiłem dobrze. Dostałem 5 asów, więc wiedziałem, że muszę dać z innej strony coś drużynie i udało się w ataku. Ale tak jak mówię, staramy się skupić na tym i ja sam staram się skupić na tym, żeby tych błędów nie robić. Dobrze, że tego pierwszego seta udało się wygrać i myślę, że to jest dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami. Yeah, exactly. I think we was playing our game like nothing special until the end of the set, and in both set we arrived to make the difference with one personal action, like one good block, one good serve, ace. So it was good. We arrived every time at the end of the set to pass over the other team, and it was really good to finish like this the 2 first sets. Myślę, że cierpliwość gry, tak jak mówię, w takich spotkaniach decydują 2-3 piłki o tym, czy ktoś wygra spotkanie. Mieliśmy trochę szczęścia, zagraliśmy trochę lepiej na wysokich piłkach i dzięki temu my możemy się cieszyć ze zwycięstwa, a zespół z Norwida no, walczy dalej o ligowe punkty. I don't know, we pushed directly. I saw that we won the, like they see that we won the second set like close. And maybe because of this they were like head down and we pushed since the first point in the third set and we block, we serve good and thanks to this we stay over them and I think they gave up, one moment they gave up and the set was all over, the game was over. Nie, myślę, że gdzieś po tym ostatnim meczu w Gdańsku mieliśmy z tyłu głowy, że musimy wyjść i od początku cisnąć, bo ostatnio też dobrze graliśmy w Gdańsku, te pierwsze 2 sety i później się okazało, że rywale zaczęli grać trochę lepiej, my trochę straciliśmy koncentracji i ostatecznie doszło do tiebreaka, więc tutaj chcieliśmy od samego początku wyjść maksymalnie skupieni i nam się to udało.